Doświadczam pewnego problemu z ogarnięciem materiału i tak się zastanawiam, jak to będzie dalej, bo no, można to oczywiście zawsze streścić i skrócić, no nie wiem, zobaczę, jeszcze będę nad tym myślał. Najwyżej poproszę Krzysztofa o jakiś bonus w postaci jakiegoś ekstra, może jeszcze jednego spotkania, gdyby się okazało, że rzeczywiście będzie potrzebne, chociaż nie wiem, takiej praktyki pewnie jeszcze nie było. W ostateczności też jeszcze jest taka opcja, bo dość sporo pisemnie opracowany mam temat ekumenizmu, ekumenii jako takiej, więc tu mi by łatwiej byłoby na przykład przygotować to, nawet gdybyśmy się mieli nie spotkać, no to w formie pisemnej chociaż i dostarczyć w formie jakiegoś tam skryptu. Nie wiem, będę szukał rozwiązań. No a tego, ale no, to jest też temat, gdzie warto osobiście też porozmawiać, bo no, w takich rozmowach też wychodzi wiele, wiele rzeczy takich no, osobistych doświadczeń, o tak powiedzmy. Nie? Skrypt ma to do siebie, że jest on bardziej taki teoretyczny, opiera się o pewne reguły, zasady. Chciałbym uzupełnić do poprzedniego wykładu, gdzie mówiliśmy o roli Marii w kontekście Ojca. Trochę zahaczyliśmy, chyba pamiętam, coś było o Duchu Świętym, jeśli dobrze pamiętam. Ale to było już dość dawno. Tyle rzeczy się dzieje i w takim tempie, że ja nie robię notatek. A materiały zostawiłem tutaj u Krzysztofa. No i tak się zastanawiałem, przypominałem sobie właśnie co do niektórych kwestii, czy już o tym mówiłem. Przyjąłem taką zasadę, aby właśnie w kontekście tych osób Trójcy Świętej wspominać o Marii z tego względu, żebyśmy mogli zobaczyć, jaki wpływ wywołuje ten kult i to nauczanie związane z osobą Marii na deformowanie obrazu Ojca, Syna i Ducha Świętego. I ten wpływ jest ogromny i, no, i to jest, no, to jest straszne. Mówię o tym praktycznym wpływie, o tym, co może innych, o czym może informuje gdzieś ksiądz proboszcz Sambony i w co wierzą i praktykują parafianie. Nie mówię o wypowiedziach teologów, czy no, głównie ludzi z tego kręgu, ponieważ ci no, starają się to wszystko jakoś, no nie to, że prostować, ale próbują w tym wszystkim, no, uciekają od powiedzmy wielu prób takich duszpasterskich działań, koncentrując się bardziej na nauczaniu Kościoła czy na Słowie Bożym, czyli tradycja i Biblia. No ale ten wpływ jest ogromny. I mówiąc, chciałem tylko uzupełnić do dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny, ponieważ już wyjaśnialiśmy, na czym ten dogmat polega. Pius IX, 1854 rok. Maria przyszła na świat bez grzechu pierworodnego, a to dzięki zasługom Chrystusa, nie tak jak w niektórych takich prostych opracowaniach, tam pojawiają się sugestie, że Maria, prawda, bezgrzeszna, w sensie, bo taka się urodziła. Otóż, owszem, bezgrzeszna, ale dlatego, że Chrystus umarł na krzyżu za jej grzechy też. I Kościół katolicki to przyznaje, tylko pamiętacie, w oparciu o nauczanie Dunsa Szkota, franciszkanina, filozofa i teologa, wykonuje taką woltę, przemieszczając w czasie skutki ofiary Chrystusa na krzyżu na moment poczęcia Marii. A więc dzięki tamtej ofierze na krzyżu ten moment poczęcia był taki właśnie, że Maria przyszła na świat bez grzechu jako człowiek. I chcę tylko dodać i podkreślić, że Kościół mówi i naucza nie tylko w kontekście poczęcia o bezgrzeszności Marii, ale również mówi i naucza, że Maria była wolna od osobistych grzechów oraz niedoskonałości moralnej w ciągu całego swego życia. To też warto wiedzieć w tym kontekście, bo bardzo rzadko się o tym wspomina. W kontekście dogmatu o niepokalanym poczęciu. Dogmat o tym nie mówi, ale Kościół to dodaje i naucza. Maria była wolna od osobistych grzechów. Także Maria nie tylko niepokalanie została poczęta, ale przez całe życie swoje nie popełniła żadnego grzechu. To tyle w kontekście tutaj uzupełnienia tej kwestii. Więc Maria a Jezus Chrystus. Jezus głównie jako Zbawiciel, jako Odkupiciel i w tym kontekście popatrzmy na
na Marię. Maria jako współodkupicielka. Kościół uzasadnia pozycję Marii jako współodkupicielki zarówno tekstami biblijnymi, jak również też nauczaniem samego Kościoła. Ze wskazywaniu na teksty biblijne mówi się o Ewangelii Łukasza 2,34 i dalej. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Według Kościoła miecz odnosi się w tym przypadku do udziału Marii w tym odkupieńczym cierpieniu Chrystusa. Ona tam pod krzyżem cierpiała i w tym kontekście jak gdyby jej cierpienie dołączone do cierpienia Chrystusa ma ten wydźwięk powszechnego zbawienia. Współcierpiała z tym, który nas zbawił, a jak gdyby to jej cierpienie również w jakiejś części również miało udział w powszechnym zbawieniu. I to jest ten drugi fragment, na który tutaj Kościół katolicki wskazuje, właśnie obecność Marii pod krzyżem i tam właśnie przeżywanie tegoż cierpienia. Jan Paweł II w konstytucji Salvifici, Doloris, numer 25, napisał: właśnie na Kalwarii cierpienie matki u boku cierpiącego Jezusa osiągnęło stopień przechodzący wszelką ludzką wyobraźnię. Było ono jednak w tajemniczy i nadprzyrodzony sposób owocne dla odkupienia świata. Sposób jest tajemniczy i nadprzyrodzony, więc nie będziemy już może w to wnikać. Dokumenty soborowe, gdzie jest mowa o tym, o Marii jako współodkupicielce. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, jeden z głównych dokumentów, punkt 56. Było zaś wolą Ojca Miłosierdzia, aby wcielenie poprzedziła zgoda tej, która przeznaczona została na matkę, aby w ten sposób, podobnie jak niewiasta przyczyniła się do śmierci, tak również niewiasta przyczyniła się do życia. Jak gdyby współudział Marii w odkupieniu zaczyna się już od momentu właściwie jej poczęcia, a potem zwiastowania, gdzie Maria wyraża zgodę na to, aby zostać matką Jezusa. I dalej kontynuuje tenże sam parapunkt 56. Konstytucji dogmatycznej o Kościele. Słusznie tedy sądzą święci ojcowie, że Maria nie została czysto biernie przez Boga użyta, lecz że z wolną wiarą i posłuszeństwem czynnie współpracowała w dziele zbawienia ludzkiego. Sama bowiem, jak powiada święty Ireneusz, będąc posłuszną, stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, tutaj mamy ten element, że Maria też potrzebowała zbawienia, prosił tego, kiedy nie neguje. Jak i dla całego rodzaju ludzkiego. To też niemało ojców starożytnych w swoim nauczaniu chętnie wraz z nim stwierdza. Węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy rozwiązany został przez posłuszeństwo Marii. Co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maria rozwiązała przez wiarę. Przeprowadziwszy zaś to porównanie z Ewą, nazywają Marię matką żyjących, a niejednokrotnie stwierdzają śmierć przez Ewę, życie przez Marię. Doczytałem ten fragment też ze względu na tą analogię. Pamiętacie, Adam, stary Adam, prawda, i nowy Adam. Jezus, którą... Jak w Ewie wszyscy umierają, tak w Marii bywają zbawieni. Którą znajdujemy w Piśmie Świętym, prawda, odnośnie Adama i Jezusa. Natomiast Ewa już i Maria, no to już jest tak coś, co przez analogię się można, ktoś mógłby powiedzieć, samo się narzuca, ale jednak w Biblii nie występuje. To tak jak tak dygresja na marginesie niezwiązana z tematem, kiedy czytamy o ustanowieniu pamiątki wieczerzy i Jezus mówi, pamiętam, opieram się o wersję z pierwszego do Koryntian, wiesz czy jest, to jest ciało moje, mówiąc o winie, nie mówi, to jest krew moja. To jest kielich nowego przymierza we krwi mojej. Nie? I nie mówi, że... No nic, w innym miejscu mówi. No, tam w każdym razie nie ma. Mówi, kto bije moje ciało, kto pije
moją krew. No, ale to tak na marginesie, w kontekście tej właśnie Ewy i Marii. Dalej, 61 punkt, kontynuacja. Ofiarując go w świątyni Ojcu i współcierpiąc z synem swoim umierającym na krzyżu, szczególnie w zaisty sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela. Przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. I w 62 punkcie Konstytucji Dogmatycznej o Kościele. Albowiem wzięta do nieba nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dlatego to do błogosławionej dziewicy stosuje się w Kościele tytuły orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy, pośredniczki. Do tego właśnie chciałem tutaj doprowadzić. A więc Maria dalej kontynuuje w niebie tam, prawda, to swoje wstawiennictwo, zjednując nam życie zbawienie wieczne, o tak, cytując tutaj 60 punkt Konstytucji. I dlatego też na tej podstawie, tu już dochodzimy do, widzimy jaka jest logika i uzasadnienie, można ją nazywać, przypisywać tytuł orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy, pośredniczki. Nie jest to wyraźnie wejście w rolę arcykapłana? To jest wejście w rolę... Pan Jezus jest pełnił funkcję, że stawić się za nami i tak dalej. Tak, więc tak, ona tak, robi tak, to samo tak, jakby. Tak, nie? Tak, do tego będę chciał dojść. No właśnie, jak mijają Tytusa 2:5 na jednym pośredniku. Jak jeden to jeden. Tak, no więc o tym jeszcze wspomnę. Tak. Sytuacja jest trudna. Kościół jednoznacznie uczy, że Jezus jest jedynym pośrednikiem i jednoznacznie twierdzi o Marii to, co twierdzi. I no, tak toczy się dialog. O ile dobrze rozumiem, Zbyszek? Tak. O ile dobrze rozumiem, Pan Jezus jest pośrednikiem między człowiekiem i Bogiem, ale Maryja jest pośrednikiem między człowiekiem i Panem Jezusem, tak? Tak, 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 tak się to przedstawia w tym potocznym takim właśnie duszpasterstwie. Wszędzie tam, gdzie mowa jest o Mario jako pośredniczce, to ją się ustawia w kontekście Jezusa właśnie. Przynajmniej nie znam innych przykładów. No. Jan Paweł II prosi Marię w modlitwie Ojca Świętego na rok Maryjny, prosi o ochronę całej ludzkości, a modlitwę kończy słowami: umocnij nas, o Mario, na naszej drodze wiary i zjednaj dla nas łaskę wiecznego zbawienia. Ona ma być tym, ona jest tym, który ma na to wpływ, który może nam tą łaskę zjednać. No więc odnosząc się do tego tematu w kontekście biblijnym, Pismo Święte stwierdza, że tylko Jezus jest naszym odkupicielem. Albo mówiąc jeszcze szerzej, Bóg jest odkupicielem człowieka, który posłał Jezusa, aby jego zbawczy plan wykonał. Ja jestem Pan, Twój zbawca i Twój odkupiciel, wszechmocny Jakuba. To jest Izajasza 49:26. W nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. List do Kolosan 1:14. Bóg usprawiedliwia nas przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Rzymian 3:24. Tak więc takie są biblijne twierdzenia. Twierdzenie Kościoła, jakoby Maria ofiarowała Chrystusa na Golgocie Ojcu Przedwiecznemu, również przeczy Pismu Świętemu. Słowo Boże mówi, że Chrystus złożył Bogu samego siebie jako niskalaną ofiarę. Hebrajczyków 9:14 i to wyklucza jakieś tutaj pośrednictwo w tym temacie. Twierdzenie, że Maria cierpiała dla odkupienia świata, również wydaje się być nieuzasadnione, bo po pierwsze Maria niewątpliwie cierpiała pod krzyżem. W ogóle jest to temat, jeśli chodzi o Marię, taki niezręczny, może smutny, a może nawet wręcz bolesny. Ponieważ kiedy patrzymy na tą biblijną Marię, ze wszech miar zasługuje to, na co nawet tutaj, o czym wspomina Kościół katolicki, do czego zasługuje, że na nasze radownictwo. Jako pewien wzór pewnych zachowań. Pewnych, bo nie zawsze, jak widzimy w Słowie Bożym, Maria rozumiała pewne rzeczy.
I jej modlitwa i magnifikat jest dla mnie niezrównanym sposobem, czy sposobem wyrażenia emocji i uczuć kogoś, kto został wyróżniony niesłychanie spośród wszystkich, a przy tym zachowuje wewnętrzną, ogromną pokorę. Tak jak ona to wyraziła właśnie w tej modlitwie. I kiedyś pamiętam kazanie miałem na ten temat. Oczywiście nie będę teraz tutaj go powtarzał ani streszczał, ale genialnie bym powiedział. Maria pokazała, jak owszem, błogosławioną z was mnie będą. Człowiek by dodał odruchowo, no bo przecież mam być syna, matką Syna Bożego. No, dzięki Bogu oczywiście, ale to ja jestem tą matką, prawda? Otóż nic takiego nie ma, a przy tym ona kapitalnie wskazuje na obietnice, które Bóg narodowi dał i mówi, ze względu na te obietnice dane Bogu narodowi stało się, że będę matką, że będę błogosławioną między niewiastami. I kapitalnie podkreśla, jak można z całą pokorą i szczerze zachować się przy tak wielkich wyróżnieniach, bo i dzisiaj na świecie nie jeden brat, siostra okazuje się być w środowisku w jakiś sposób szczególny wyróżniona, czy powołana. I to powołanie sprawia, że również ta osoba jest wyróżniona. Pokory można się tutaj nauczyć rzeczywiście od Marii w takim sensie, głębokim, biblijnym sensie. I mówię, niezręcznie jest o tym mówić i czasem wręcz boleśnie, bo to, co uczyniono z Marią w Kościele katolickim, opierając się o psychologię, jakieś stany emocjonalne, no i domniemania, prawda, takich, których w Słowie Bożym w ogóle nie ma, przypisując jej wiele rzeczy, no to jest coś strasznego, jak dla mnie. I jakoś to sam sobie muszę oddzielić od pełnego szacunku dla tej Marii, o której czytam w Słowie Bożym. Od tej Marii, o której tutaj mówię, bo która odbiera taką chwałę i taki kult i jest tak wynoszona czy wyróżniana przez niebiblijne nauczanie w tym właśnie środowisku. A więc, jak mówię, Maria niewątpliwie cierpiała pod krzyżem i to trudno sobie wręcz wyobrazić, kiedy dziecko jest zabijane na oczach rodzica, na oczach matki czy na oczach ojca i była świadkiem jego męki. No nie była jedynym świadkiem, prawda? I niestety, to jest jasne, nie cierpiała wtedy za grzechy. Jakiekolwiek cierpienie by to nie było. I ten miecz, który przeszył, prawda, ją, o którym Symeon wspomniał i do którego Kościół się w swoim nauczaniu odwołuje, no niestety ten miecz niewątpliwie przeszywał jej duszę, jej emocje, jej stany, ale nie miał żadnego znaczenia w kontekście zbawienia czy w kontekście cierpienia za grzech. Wielu ludzi cierpi z różnych powodów, z powodu prześladowań chociażby za wierność Jezusowi. I Pismo Święte opisuje takie prześladowania jako cierpienia dla sprawiedliwości. Tak czytamy w 1 Piotra 3,14. Ale Chrystus na krzyżu doświadczał zupełnie czego innego. On cierpiał za grzech. On doświadczał tego, o czym czytamy Galacjan 3,13, że stał się dla nas przekleństwem. Z tego właśnie powodu. Stał się obiektem gniewu Bożego, kiedy Ojciec obarczał go winą za nas wszystkich. Izajasza 53,6. Chłostany przez Boga, zdeptany, Izajasz 53,4. I to wszystko przeżywał w samotnej męce. I w tym kontekście cierpienia Marii, jakiekolwiek by nie były, są zupełnie innego charakteru i nie mają żadnej odkupieńczej wartości. I Maria nie poniosła śmierci za grzech. Bo mimo nie wiem jak głębokiego cierpienia, to jednak Pismo Święte konsekwentnie łączy odkupienie nie z bólem i cierpieniem, ale ze śmiercią, z ofiarą, przelaniem krwi. Jak to było właśnie w przypadku Jezusa. Autor listu do Hebrajczyków przypomina o śmierci poniesionej dla odkupienia przestępstw. Hebrajczyków 9,15. Zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna. Przez krew swoją uwolnił nas od naszych grzechów. Objawienie 1,5. Maria nie poniosła śmierci za grzech. I jeszcze jedna rzecz. Nie miała kwalifikacji, że tak powiem, do odkupienia ludzkości. Nawet gdyby Maria umarła, nikogo by nie zbawiła. I nie można tego łączyć, porównywać czy traktować jako współudział, bo to jest zupełnie jakościowo odmienny świat, zupełnie inna rzeczywistość. Gdyby nawet umarła na tej Golgocie czy gdziekolwiek indziej. Wiemy, że potrzebowała również Zbawiciela.
i nie jest w stanie odkupić kogokolwiek. I to dotyczy Marii, czy dotyczy każdej innej osoby. W Księdze Psalmów na przykład czytamy 48 rozdział, wiersz 8 i następny. Nikt bowiem samego siebie nie może wykupić, ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu. Jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy. Jezus jest jedynym odkupicielem. Jeszcze raz, jaki to jest? Psalm 48, wiersz 8 i następny. I dlatego Bóg właśnie zesłał swojego Syna, aby nas odkupić, bo jedynie On miał odpowiednie kwalifikacje, był Synem Bożym, Jego życie miało nieskończoną wartość, żył bezgrzesznie, stał się podobnym do ludzi, owszem, dlatego mógł na tym krzyżu umrzeć. Nie? Dyskusja wielka w pierwszych wiekach, czy Boga można zabić? Kto umarł na krzyżu? No, to jest oddzielne zagadnienie, niezwiązane z naszym. Jezus był w stanie reprezentować ludzkość i przed Bogiem, jak również fizycznie umrzeć. A ponieważ żył bez grzechu, jego życie było tą ofiarą, którą Bóg przyjął jako doskonałą. 1 Piotra 1,19, 1 Piotra 2,22. A więc wyłącznie Chrystus zasługuje na ten tytuł odkupiciela czy baranka zabitego. Księga Objawienia 5,12. A więc jest tylko jeden odkupiciel, a nie dwóch. I druga kwestia związana z Jezusem, gdzie tutaj również pokażę wpływ Marii. Jest tylko jeden pośrednik, a nie dwóch. Czy więcej. Błogosławiona dziewica Maria. Macierzyńska zaś rola Marii w stosunku do ludzi żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc. To jest, cały czas jesteśmy w KDK, czyli Konstytucja Dogmatyczna o Kościele. Tym razem czytam punkt 60. Wyraźnie jest powiedziane, po pierwsze, jaką tutaj funkcję Maria pełni. Okazuje się, że w tej roli pośredniczki, najpierw mamy to stwierdzenie, pośrednictwo Jezusa jest jedyne, ale Maria, macierzyńska rola Marii w stosunku do ludzi ukazuje moc tego pośrednictwa Jezusa Chrystusa. I dalej czytamy, i wypływa z nadmiaru zasług Chrystusowych. Na jego pośrednictwie się opiera, z tego pośrednictwa całkowicie. Od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego czerpie całą swoją moc. Przeczytam może całe zdanie. Cały bowiem wpływ zbawienny błogosławionej dziewicy na ludzi wywodzi się nie z jakiejś konieczności rzeczowej, ale z upodobania Bożego. Bóg sobie tak upodobał. I wypływa z nadmiaru zasług Chrystusowych, na jego pośrednictwie się opiera, z tego pośrednictwa całkowicie jest, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależna i z niego czerpie całą swoją moc. Pośrednictwo Marii. Wypływa z nadmiaru zasług. Na tym pośrednictwie się opiera i z niego czerpie swoją moc. I po trzecie, nie przeszkadza zaś w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem. Przeciwnie, umacnia ją. Czyli zwracanie się do Marii jako pośredniczki ma wpływać na umocnienie mojej osobistej więzi z Chrystusem. Ale Zbyszek, czy mają jakieś uzasadnienie z Nowego Testamentu? Ten, o którym już wspomniałem, ponieważ temat wraca. Otóż Maria stała się naszą matką i pośredniczką na Golgocie, tam pod krzyżem. To jest jeden z fragmentów, do którego się Kościół odwołuje. Drugi rozdział Ewangelii Jana? Bo tam on jest chyba pośrednikiem, tak? On jest tam w roli jako pośrednik, tak chyba? Jezus? On? Nie, ona jest pośrednikiem. On jest tam w roli pośrednika chyba, tak? W drugim rozdziale Ewangelii Jana? Chodzi o to, że... Ja wiem. Tak. Chodzi o... Masz ten gracie? Cztery wiersze. Jako ta, która poprosiła Syna, żeby... Tak. Jeszcze nie nadeszła godzina Maria. Tak. Jest pośrednikiem, tak? A ja mam jeszcze inne zdanie. Co ja mam z tobą, kobieto? Tam dosyć konkretnie. No ale to jest zebrane z kontekstu. Można powiedzieć, że pośrednikiem, no w kontekście tutaj wpływu na Jezusa. No tak, na pewno w kontekście pośrednictwa, bo ten tekst jest interpretowany właśnie jako taki, który,
który mówi, no Maria jest, że tak powiem, Maria gwarantuje ci skutek. Jeśli do niej się zwrócisz albo do pośredniczki w jakiejś sprawie, do Boga czy do Jezusa, no to przykładem jest właśnie Kana Galilejska, tam gdzie zwróciła się do Jezusa i co prawda on tak nie od razu, ale jednak zrobił tak, jak go prosiła. I mało tego, w tym fragmencie oni poszli do Maryi, nie do Pana Jezusa. Mhm. Więc chyba oni rozpoznali je jako posiłek, tak? Czytałeś widzę jakiś materiał, jakiś skrypt, bo to ma nawet sens właśnie, duży sens ma. Tak po ludzku rozumując to jest bardzo logiczne, ja tego nie czytałem. I nie zetknąłem się z tym, ale no dobre to jest w sensie argumenta. Ja słyszałem takie argumenty, to jest klasycznym przykładem, tak. Gdzie ludzie poszli do niej. Że poszli do niej, bo oni już wtedy widzieli, czy tam wyczuwali, że to właśnie to jest ta właściwa droga. Tak. Aha, aha. On sam Pan Jezus żadnym celu nie wyszedł, nic nie zrobił, tak, ale zbyt groźny. Zauważmy, no ale tak. Do matki się odezwał. Kobiety. Ale ciekawe, bo jeżeli do niej poszli, to czego oczekiwali? Że Jezus czyni cud? Bo tak się skończyło, ale kto mógł wiedzieć, że tak się skończy? No nie było wina, no nie mają wina, przyszli do Marii. Ja czytałem wersję inną, że ona była tam jakąś bliską krewną, już w tej chwili nie chcę zgadywać, jakąś tam ciocią tego pana młodego właśnie. I w tym sensie, nie chcąc zawracać głowy, że to, czy nie wypadało panu młodemu zwracać uwagę, że brakuje wina, to zwrócono się do niej jako do tej najbliższej krewny, czy ona coś wie w związku z tym. No, w każdym bądź razie widzimy tam postępowanie i zachowanie Jezusa i nie tylko tam, bo są jeszcze też inne teksty, prawda, kiedy ona, to ja do tego dojdę. Więc tu na razie zatrzymam się tylko przy tej kwestii, żeby ją zakończyć. Maria pod krzyżem na Golgocie, prawda, Jezus spogląda na Marię, spogląda na Jana, mówi o to matka twoja. I na podstawie tych słów Kościół twierdzi, że Maria stała się matką wszystkich ludzi, stała się matką Kościoła, bo taki tytuł również został jej przypisany. Tak więc wierni mogą w sposób całkiem naturalny zwracać się do niej. Należy zaufać Marii, należy błagać Marię, radzi Kościół, tak, aby mieć, bo jej wpływu na syna nie da się z niczym porównać. I tutaj są różnego rodzaju wypowiedzi z różnego rodzaju encyklik. Nie wiem, może jedno chociaż zacytuję. Wszystkie inne są w tym samym tonie i jest tego naprawdę bardzo dużo. 3 dni się przekopywałem przez ten materiał, bo chcę spróbować go teraz 1,5 godziny przekazać. Jest to najpewniejszym wyrazem nie tylko nadziei, lecz pewnej ufności, jaką Kościół katolicki zawsze pokładał w Bożej Rodzicielce. Rzeczywiście ta dziewica wolna od pierworodnej zmazy i wybrana Matką Bożą, a tym samym współzachowawczyni rodzaju ludzkiego, cieszy się u syna tak wielką łaską i władzą, że większej nie może ani nie będzie mogła osiągnąć ani ludzka, ani anielska natura. To jest encyklika Leona XIII. I takich wypowiedzi jest więcej. Szafarka łask niebieskich, może to jeszcze zacytuję. Silną żywimy nadzieję, że kiedyś zmiłuje się Bóg i ulitowawszy się nad dolą swego Kościoła, spełni wreszcie modły błagających za przyczyną tej, którą sam szafarką łask niebieskich uczynił. Superiore Anno, encyklika Leona XIII, punkt pierwszy. Tu dochodzi dodatkowy element, nie tylko wstawiennictwa Marii tam do góry, ale również spływania, że tak powiem, łask z góry do nas, gdzie Maria jest, mama jakby zarząd nad tym. Do tego jeszcze dojdę. Może jeszcze jedna wypowiedź. Jako Matka Chrystusa, Maria. Może u Syna Bożego tak wiele zdziałać, bo jest potężną rodzicielką Boga Wszechmogącego. I dalej cytat. Bowiem o ile modlitwy dusz w niebie z pewnością mają jakieś prawo zwrócenia na siebie uważnego wzroku Boga, o tyle modlitwy Marii opierają swą pewność na prawach matki. Czyli to, że jest matką, daje jej pewne prawa wobec Twórcy. Z tego względu, gdy przystępuje ona do tronu swego boskiego syna, błaga jako orędowniczka, modli się jako służebnica, ale rozkazuje jako matka. Pius VII, Tanto Studio. No i takich wypowiedzi jest więcej.
Ewangelia według Rzymu, ta kwestia pośrednictwa jest bardzo szczegółowo opracowana, z powoływaniem się co najmniej na kilkanaście różnych wypowiedzi z różnego rodzaju encyklik. I jeżeli ktoś chciałby to głębiej zgłębiać, to odsyłam, bo myślę, że to nam wystarczy dla tego ogólnego obrazu. To był ten pierwszy argument, który tutaj podkreślałem, cytując konstytucję dogmatyczną o Kościele. Macierzyńska rola Marii w stosunku do ludzi żadną miarą nie przyćmiewa, nie umniejsza jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc. Teraz drugi wypływa z nadmiaru zasług Chrystusowych, na jego pośrednictwie się opiera. Od tego pośrednictwa całkowicie zależna jest, z niego czerpie całą swoją siłę. No więc tutaj Sobór Watykański II na przykład, czytamy, wypływa z nadmiaru zasług Chrystusa, opiera się na jego... No tak, przepraszam, to jest fragment konstytucji, którą przed chwilą przeczytałem. Zasługi Marii stanowią nie tylko część skarbca Kościoła, ale dodatkowo właśnie ona zasłużyła na prawo rozdzielania tych skarbów wiernym. Tak czytamy, tu jest cytat encykliki, Ad diem illum letissimum. Na podstawie zaś wspólnoty cierpień i woli między Marią i Chrystusem zasłużyła ona, aby stać się w sposób jak najgodniejszy odnowicielką zgubionego świata i dlatego jest szafarką wszystkich darów, które nam przygotował Jezus przez swoją śmierć i krew. Czyli podsumowując ten wątek, w Kościele katolickim to nie Maria, to Maria, a nie Chrystus jest no, pierwszą szafarką. Tak? Ona jest pierwszą szafarką przy rozdzielaniu łask. I ostatni punkt, który tam w tym fragmencie cytowanej konstytucji, nie przeszkadza zaś w żaden sposób bezpośredniej łączności z wiernych z Chrystusem. Przeciwnie, umacnia ją. Pośrednictwo Marii umacnia bezpośrednią łączność z Jezusem Chrystusem. Nie bardzo wiadomo, w jaki sposób to bezpośrednio ta łączność jest umacniania. W każdym bądź razie no, mamy tu wyraźnie zniechęcenie katolików, żeby szukali jakiegoś bezpośredniego, prawda, umocnienia swojej relacji z Chrystusem, ale żeby właśnie zwracali się do Marii. Ona jest tutaj tym gwarantem, strażnikiem. Kościół naucza, że jeśli katolicy pragną cokolwiek otrzymać od Boga, to powinni się właśnie najpierw zwrócić do niej. Ona zasiada po prawicy swego Syna i we wszystkich niebezpieczeństwach jest ucieczką najpewniejszą i pomocą najgodniejszą zaufania, tak, że znajdując się pod jej przewodnictwem, pieczą i ochroną, nie musimy się niczego lękać ani bać, ani rozpaczać. Albo inny cytat z encykliki Leona XIII, Octobri Mense, czwarty punkt. Jak bowiem do najwyższego Ojca nikt nie może się zbliżyć, jak tylko przez Syna, podobnie nikt nie może przystąpić do Chrystusa, jak tylko przez Matkę. No. I dalej cytat. Jeśli ktoś próbowałby dostać się do Boga bez odwoływania się do pośrednictwa Marii, to tak jakby próbował latać bez skrzydeł. Wszelka łaska, która bywa udzielona temu światu, przechodzi przez trzy stopnie. Od Boga do Chrystusa, od Chrystusa do Najświętszej Panny, od Najświętszej Panny do nas kolejno bywa udzielana. Leon XIII. No, tak trochę już mi to gnożą trąca. Ten najwyższy byt nie powinien mieć żadnego kontaktu z materią, bo materia jest czysta, brudna i jeżeli to jest byt doskonały, to nie może mieć kontaktu z materią, w związku z czym wytwarza całą serię pośredników, jakichś tam demiurgów takich pośredniczących dopiero. I każdy następny, im bliżej, że tak powiem, tego kontaktu z materią, tym mniejszą ma świadomość swojego boskiego pochodzenia. Ale to tak na marginesie, tutaj takiego nauczania nie ma, ale tak mi się to skojarzyło trochę z tym kierunkiem. Więc tak, no cóż, nie ma żadnego biblijnego uzasadnienia dla takiej nauki głoszonej przez Kościół, że Maria pełni rolę pośrednika między Bogiem a człowieka. Nie znajdziemy w Biblii przykładu chrześcijanina, który modłby się do Marii, albo otrzymał błogosławieństwa od Boga dzięki właśnie jej wstawiennictwu.
w tamtej służbie. To wszystko jest, wynika z nauczania Kościoła, z tradycji Kościoła i zostało przez Kościół zaakceptowane, no, przyjęte. Nauczanie to stoi nawet w sprzeczności z biblijnymi prawami. Niszczy bezpośrednią relację między Chrystusem a odkupionymi ludźmi, to co jest takim ogromnym naszym przywilejem. Jest taki przykład, Pius X w swojej cyklice Ad Diem Illum, już dzisiaj ją cytowałem, Letissimum. Ad Diem Illum, od Illumina, aha, przepraszam, to był żart, tak? Dobrze. Letissimum. Większość tych encyklik, które się powołuje, jest cytowana, wymieniana w Ewangelii według Rzymu. W temacie, gdzie omawiana jest kwestia Marii. Otóż tam Pius X zwraca uwagę na ciekawą rzecz. Bo wiemy, Biblia opisuje więź między człowiekiem a Chrystusem w kategorii ciała i relacji bezpośredniej, prawda, od momentu zaufania, zawierzenia. Chrystus jest głową ciała Kościoła, wszyscy wierzący są członkami Jego ciała, tak czytamy w kilku listach. I ta metafora mówi o bezpośredniej łączności, nieograniczonej łączności i nie pozostawia nawet miejsca na pośrednictwo Marii. Ale Kościół, nawet zgadzając się z tą metaforą, pisząc, owszem, wierni są ciałem Chrystusa, to jednak dodaje tam Marię, przeznaczając jej specyficzną funkcję i znowu tak bardzo psychologicznie bliską ludzkiemu myśleniu, bo w naszej praktyce też czasami tak się mówi. I tu cytuję Piusa X, o którym wspomniałem wcześniej, i jego encyklice. Zatem, jak trafnie zauważa Bernard, akweduktem, albo także szyją, którą połączone jest ciało z głową, przez którą głowa wpływa na ciało i przekazuje mu swoją wolę. Tak więc mówi Bernard ze Sieny, ona jest szyją naszej głowy, przez którą głowa przekazuje swemu mistycznemu ciału wszystkie duchowe dary. No więc ten motyw nie jest zbytnio rozwinięty, pewnie może nawet o tym nie słyszeliście, ale również występuje. Rola szyi w ciele Chrystusa pełniona przez Marię. Oczywiście również nie posiada żadnego biblijnego uzasadnienia. Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi. Fragment, o którym już wspomniałeś, Krzysztofie, to właśnie ten 1 Tymoteusza, 2 rozdział, wiersz 5. Kiedyś miałem taką sytuację, kiedy organizowałem obozy letnie jako już osoba nawrócona, a jeszcze pozostająca, będąca w kościele katolickim. Nie mieliśmy nic przeciwko Marii. Nie znaliśmy protestantów, nikt nam nie kazał jakoś tam biblijnie weryfikować niczego. Jakoś tak intuicyjnie po prostu nie garnęliśmy się Marii, bo do Marii, bo byliśmy zachwyceni Chrystusem. Jak mówię, to byli ludzie nawróceni. To nas tak nakręcało, ta relacja z Jezusem, że w sposób zupełnie naturalny, bez żadnej argumentacji czy nacisków, Maria gdzieś w sposób naturalny znalazła się na marginesie. Jakoś tak, jak powiedziałem, w sposób naturalny to nie było zamierzone. I pamiętam kiedyś takie mamy właśnie obóz, przez kilka lat organizowałem tego typu wyjazdowe obozy i rano modlitwa, wszyscy nakręceni, modlimy się, skoro świt. I jedna z dziewcząt odmawia właśnie modlitwę do Marii, to nie, zdrowaśkę to też, ale pod swoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami nieraz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, synowi swojemu nas oddawaj. I cisza. Ścięło wszystkich. Nie wiadomo właściwie dlaczego, bo jak powiedziałem, nie mieliśmy żadnej idei, nie byliśmy nakręceni w żadną stronę. I takie coś mi przyszło do głowy w tym momencie i aż się bałem, żeby zacząć. I aż zaczęły mi te kręce lekko drżeć. Ale się przełamałem i poprowadziłem następną modlitwę. Pod Twoją obronę uciekamy się, święty Boży Synu. Jak tam jest dalej?
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. O Panie nasz, orędowniku nasz, pośredniku nasz, pocieszycielu nasz. Z Ojcem swoim nas pojednaj, Ojcu swojemu nas polecaj i Ojcu swojemu nas oddawaj. I znowu cisza. No więc do tego stopnia osoba Marii zajęła miejsce Jezusa, że te fragmenty Słowa Bożego, które mogę tu zacytować, z czasów tamtych jeszcze obozowych, nie było komputerów, pisało się na maszynie, teksty biblijne w temacie pośrednika. W nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego, to jest Efezjan 3:12. Pierwszy tytuł Tymoteusza 2:5. Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Dał On siebie samego na okup za wszystkich. Hebrajczyków 4:14-16. Tu jest mowa o arcykapłanie, wielkim i orędowniku. Skracam, bo jest długi fragment. Kolejny, Hebrajczyków 8:6. Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Cały czas Jezus jako pośrednik. Hebrajczyków 9:15. Dlatego On jest pośrednikiem nowego przymierza, żeby przez śmierć poniesiono dla odkupienia przestępstw i tak dalej. Hebrajczyków 12:24. Do pośrednika nowego przymierza, testamentu Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. On jest orędownikiem. 1 Jana 2:1 i następny. Dzieci moje, piszę wam, byście nie grzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, to obrońcę mamy u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest właśnie ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, nie tylko zresztą za nasze, orędownik. Hebrajczyków 7:25. Przeto i zbawiać na wieki może tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, by wstawiać się za nimi. Oręduje. Hebrajczyków 9:24. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby tam wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Rzymian 8:34. Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, czy więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Ojca i przyczynia się za nami? W tym tłumaczeniu jest właśnie taki tekst. Orędownik, pośrednik, powiedzieliśmy. I pocieszyciel. Izajasza 51:12. Ja i tylko ja jestem Twym pocieszycielem. Kimże Ty jesteś, że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym i przed synem człowieczym, w którym się obejdą jak trawą? Księga Lamentacji 1:16. Oto dlaczego płaczę? Oko me łzy wylewa. Pocieszyciel daleko ode mnie. Ten, co by mi życie przywrócił. Jana 14:16 i 26. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy. A pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy. Dalej, pocieszyciel Jana 16:26. Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam pośle od Ojca. Jana 16:7. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. Łukasz 24:49. Oto ja ześlę wam obietnicę mojego Ojca, a wy zaś pozostańcie w mieście. Mateusz 11:28-30. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, obciążeni, ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto pocieszyciel, jakiego znamy. I to dwa, jak gdyby, atrybuty Jezusa. Atrybut pośrednictwa, czy bycia pośrednikiem, i atrybut odkupienia, w które to atrybuty tak głęboko wkroczyła Maria w nauczaniu Kościoła i w mentalności katolików. Maria a Duch Święty. Czytałem kiedyś, chyba najdalej idące opracowanie, pojawiło się w takim czasopiśmie New Covenant w czerwcu 1997 roku. Michael Scalana jest autorem, jest rektorem Uniwersytetu Franciszkańskiego w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio. I tam on nazywa Marię małżonką Ducha Świętego. Co Bóg złączył, niech zostanie złączone w naszych sercach. To jest środowisko charyzmatyków, odnowy charyzmatycznej w Kościele katolickim. I może dlatego tak daleko
albo tak bardzo, prawda, będąc otwarci na działanie Ducha Świętego, no, byli gotowi zaakceptować czy przyjąć Marię w tym kontekście. Włączenie, może tak powiem, odnowa charyzmatyczna, tak, powiedzmy, wiadomo, wywodzi się z kręgów protestanckich, ewangelicznych i w pewnym momencie przelała się przez granice pomiędzy denominacjami, kościołami, prawda, pojawiały się jakieś wydarzenia związane z Duchem Świętym w Kościele katolickim. Działo się to w sposób nieplanowany. W Polsce pierwsze tego typu wydarzenia miały miejsce w środowiskach oazowych. W tych grupach coś takiego się działo, że ludzie zgromadzeni na modlitwie, użyję biblijnego określenia, popadali w zachwycenie i potrafili się modlić, aż ich świt zaskoczył, i to bardzo radośnie i serdecznie. Później z tego powstał oddzielny w ogóle ruch jako odnowa charyzmatyczna. W każdym bądź razie chcę powiedzieć, że no, Kościół katolicki przez długi czas jak udawał, że tego nie ma. W ogóle o tym się nie mówiło. No ale ponieważ zjawisko rosło, może przyjęli zasadę mądrego Gamaliela. Jeżeli to nie jest od Boga, zostawmy to samo się wygasi i nie róbmy z tego problemu, tylko zranienia z tego będą, prawda? Ale nie gasło. Rozwijało się w końcu Kościół. Paweł VI, papież, zwołał kongres odnowy charyzmatycznej do Rzymu i wtedy po raz pierwszy Kościół katolicki przyznał, że coś takiego jak to właśnie odnowa charyzmatyczna funkcjonuje w Kościele katolickim. I tam między innymi wtedy przyjęto bardzo osobliwą strategię. Ja patrzyłem na to, jako teolog wiedziałem o tym, co się dzieje, a z bliska osobiście patrzyłem jako no, członek jednej z parafii, w której istniało 30 grup odnowy charyzmatycznej, gdzie nieraz byłem zapraszany na prelekcje jako osoba nawrócona, więc były to prelekcje w duchu dobrej nowiny i bardzo no, wywoływały takie bardzo pozytywne reakcje. No. Była potrzeba. Ludzie chcieli się spotykać, chcieli o tym rozmawiać, chcieli tego słuchać. I cóż się stało? Otóż wtedy zapadł pomysł, aby wprowadzić mariologię właśnie do odnowy charyzmatycznej. Ja raptem w mojej parafii, uczestnicząc w życiu grup, nie byłem członkiem odnowy charyzmatycznej, jak powiedziałem, byłem tylko zaproszany na te spotkania, projekcje. Raptem stwierdziłem, że animatorzy grup mówią na jednym ze spotkań. Jest godzina 9, animator mi przerywa, mówi, przepraszam, mówi Zbyszku, przerwij na chwileczkę, jest 9 godzina, jest apel maryjny, odmówimy apel maryjny, nie? Tam w stronę Częstochowy, 3 razy w ciągu dnia. Południe o 9 wieczorem jestem trzeci. No, kwestia 2-3 minut przerwy, po czym znowu wszyscy dalej słuchaliśmy wspaniałej, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Później sprawy zaszły jeszcze dalej. Od animatorów dowiedziałem się, że moderator poinformował, żeby przygotowali jakieś takie miejsce specjalne w domu, miejsce, gdzie mogliby właśnie czcić Marię. Najczęściej był to jakiś obrazek lub figurka. Jeden opowiada, że dołożył takie światełka, jak są na choinkę, kolorowe, błyskające. Ktoś inny tam postawił świeczkę. Taka była zachęta. Z dobrą wiarą ludzie to robili. Później ci bardziej dojrzali animatorzy byli angażowani do prowadzenia nabożeństw maryjnych. Tam, gdzie ksiądz nie był konieczny. W maju i październiku, tak? I miesiące maryjne w kościele i nabożeństwa, gdzie była czytana litania, właściwie ze wstępem i zakończeniem, nie wymagały obecności osoby duchownej, prowadzili je animatorzy odnowy charyzmatycznej. W końcu zauważyłem, doszło do tego na jednym ze spotkań, kiedy ludzie byli mocno nakręceni tym właśnie osobą Jezusa i tego, co uczynił dla mnie, dla nas, dla naszego zbawienia. Na końcu, kiedy przyszła pora, żeby się modlić, to było niesamowite przeżycie. Usłyszałem, jak niemal wszyscy modlą się do Marii, dziękując za tego Jezusa, dzięki któremu to wspaniałe zbawienie i to wspaniałe, nie wiem, odpuszczenie, wybaczenie ze strony Boga, usprawiedliwienie na nas spłynęło. Więc wprowadzenie mariologii do odnowy charyzmatycznej, to ja to tak nazwałem, zadziałało jak koc azbestowy. Bo w ciągu 2 lat liczba grup odnowy z 30 zeszła do 1 u mnie w parafii. Zostało około 30 osób w tejże odnowie. Więc
Tutaj właśnie mamy takie środowisko. Ten, który tak powiedział i jeszcze dalej może zacytuję kilka wypowiedzi, pochodzi ze środowiska odnowy charyzmatycznej i mówi, rzeni Marię z Duchem Świętym, mówiąc o Marii jako o małżonce Ducha Świętego. Więc z jednej strony charyzmatyczne doświadczenia, które mają ludzi pociągnąć i nakręcić, a z drugiej strony już jest ten pułapka, czy zasadzka wręcz powiedziałbym, gdzie to charyzmatyczne doświadczenie zniekształcone jest właśnie w taki sposób, jak powiedziałem. A to bardzo takie podnoszące na duchu, co powiedziałeś, że po nałożeniu tego koca zostało wygaszone to, co jak gdyby no. Chodzi mi o to, że tak naprawdę pozostali, rozumiem, przy spadaniu pozostali tylko ci, którzy nie dają się oszukać temu duchowi Mariolowi, tak? No u nas w parafii to zadziałało w ten sposób, by większa część tych ludzi została, przepraszam za określenie, to no, po prostu jest trafne, to nie chodzi o złośliwość, została zagospodarowana przez Kościół, w tym sensie, że pojawiło się akurat konferencje odnowy, nie, konferencje neokatechumenatu. I ogromna większość tych, którzy byli w odnowie, weszła do wspólnot neokatechumenalnych. A co to jest takiego? No to możemy wziąć temat ruchy odnowy w Kościele rzymskokatolickim. Neokatechumenat to jest ruch wywodzący się z Hiszpanii, założony przez Kiko, pisze się Arguello, tylko nad U jeszcze jest takie umlauty. Arguello, czy taka jest wymowa, który rozpoczął pracę, służbę wśród tam ludzi najbiedniejszych i opracował taki program, ruch, który rozwinął się na Europę. Pierwszym właściwie chyba Polakiem, który się z tym zetknął, był Józef, jeśli imienia nie mylę, Cholewiński. Jezuita, który studiował biblistykę w Rzymie, tam pisał doktorat, tam zetknął się ze wspólnotami odnowy charyzmatycznej jako jezuita, a jezuitom wiele wolno, jeśli nie prawie wszystko z wyjątkiem grzechu, czy nawet wszystko z wyjątkiem grzechu. Przywiózł, zachwycony tą ideę, przywiózł ją do Polski i w Lublinie pojawiła się pierwsza wspólnota neokatechumenalna w Polsce. A teraz, jeśli chodzi o ideę, otóż Kościół, chrześcijanie bardzo szybko zorientowali się, że taki chrzest na wyznanie wiary, w sensie ktoś mówi tak, oddaję swoje życie Jezusowi, czy tak, wyznaję Jezusa swoim Panem, czy wierzę, że Jezus jest Mesjaszem, używając może jeszcze starotestamentowych określeń na początku, no to w takim razie cóż stoi na przeszkodzie, dowody. Kościół bardzo szybko się przekonał, że w tym wszystkim jest bardzo, bardzo dużo jednak ryzyka co do rzeczywistego faktu nawrócenia i bardzo szybko wprowadził pewien taki okres przygotowawczy, który równocześnie był takim okresem, w którym miały się pojawić owoce tego nawrócenia. Ten okres nazywany był właśnie katechumenatem. Rozwinął się, zaczął się gdzieś w II wieku, zanikł powoli koło IV, 350 rok mniej więcej. Po środku był w największym rozkwicie i wtedy okres pomiędzy deklarowaniem czyjegoś nawrócenia a momentem jego chrztu wynosił 3 lata. Przez 3 lata ten człowiek brał udział w życiu wspólnoty, nie przystępował do wieczerzy i brał udział w spotkaniach, które były swego rodzaju wtajemniczeniami. Oczywiście tu nie chodzi o taką tajemnicę w znaczeniu filozoficznym. Tu chodziło o odkrywanie sensu w tym, co widział i w czym miał uczestniczyć. Jaki jest sens, żeby jeść chleb, popijając winem i zachwycać się, jakby to nie wiadomo, co się działo, prawda? Co w tym jest? Potrzebne jest pewne wtajemniczenie, żeby to zrozumieć. Jaki jest sens w tym, że ktoś w wodzie się zanurzył, kiedy w kąpieli zanurza się wielokrotnie, a oni twierdzą, że to jest wyjątkowe. Trzeba było też się w to wgłębić. W tym znaczeniu wyjaśniano, odkrywano te tajemnice. To był 3-letni katechumenalny program. I w tej chwili właśnie przez Kiko, przez Włochy do Polski również dotarł ten ruch w całej Europie występujący, który nawołuje na samym wstępie do zaufania, zawierzenia, najpierw do uznania własnej grzeszności, potrzeby Zbawiciela. Robią to bardzo mocno, bym powiedział wręcz ekstremalnie, biorąc
przykład choćby z tego, czego uczy psychologia, że jednak człowiek zawsze się broni, zawsze mu się wydaje, wbrew temu, co mówi współczesna psychologia, człowiekowi zawsze się wydaje, że jest lepszy niż jest. I ostatnia rzecz właśnie to, żeby się przyznać, że ja rzeczywiście jestem takim, który no, bez Jezusa, bez Mesjasza, bez ratunku, bez Zbawiciela nie jest w stanie zupełnie nic uczynić, bo jestem zupełnie, tak można powiedzieć, do niczego w sensie duchowym. Więc jest ten nacisk położony na to wyznawanie grzechów. Tutaj różne historie się działy czasami. No, popadały to na różne osoby z różnym stanem emocjonalnym, stąd i różne historie krążą na te tematy. Żartobliwe niektóre. Potem jest ta kwestia zaufania, zawierzenia Jezusowi i z tych, którzy zaufają i zawierzą na zasadzie oddania Jemu swego życia, dokładnie tak jak to jest w naszych kościołach, powstają wspólnoty neokatechumenalne przy różnych parafiach. Te spotkania prowadzone są zawsze przynajmniej za zgodą proboszcza. Często jest proboszcz zachęcany, czy też któryś z księży, żeby stanął na czele takich, albo wszedł w ten proces. No i są to wspólnoty, które działają w obrębie parafii, ale też tak jakby trochę poza. To znaczy mają własną liturgię, przygotowują ją, można powiedzieć, samodzielnie. Jest bardzo duży udział świeckich, często jest sprawowana w sobotnie wieczory. Śpiewy bardzo charakterystyczne i swoiste, często zwykle bazujące na treściach psalmów. A czemu to się katechumenat nazywa? Bo katechumen to był, kiedyś katechumen to był po prostu człowiek przygotowujący się do chrztu. Więc oni co, przygotowują się do chrztu? Więc nie, znaczy... Tak nie. No właśnie, dlatego że na końcu tego programu, który jeśli dobrze kojarzę chyba ma 12 lat, na końcu jest programu, tak, 12 lat systematycznych spotkań, gdzie na każdym są wytyczane odpowiednie cele w oparciu o Słowo Boże do osiągnięcia, jeśli chodzi o charakter człowieka. I potem odbywają się skrutinia, gdzie ten człowiek jak gdyby w oparciu o świadectwa innych, również na podstawie rozmowy z osobą prowadzącą tą wspólnotę, jakimś duchownym, niejako zaświadcza i przekonuje, że rzeczywiście no, uczynił, jest już, że tak powiem, na tym poziomie tego duchowego wzrostu i tego duchowego charakteru. Jeżeli nie jest, to nie idzie dalej ze wspólnotą. Trafia do innej wspólnoty, która na przykład zaczęła rok temu czy dwa i ona dopiero dochodzi. On jeszcze raz, on musi dojść do tego poziomu, żeby mógł dalej wzrastać. Co dalej po 12 latach? I po 12 latach no, był moment wyczekiwania. No może właśnie przyjmą chrzest. Odnowione zostały bardzo uroczyście w otoczeniu świec i może i kadzideł też miejscami przyrzeczenia chrzcielne. Te przyrzeczenia chrzcielne, które tam na początku były kiedyś składane, wtedy ktoś był chrzczony jeszcze jako niemowlę, a więc zupełnie nieświadomy. No, wyznanie wiary, to wszystko, co brali na siebie moi rodzice chrzestni kiedyś za mnie. Tak, tak, bez zanurzenia, bez to było tylko potwierdzenie jak gdyby wyznania tego wszystkiego, które w moim imieniu niejako składali rodzice chrzestni, prawda, że do tego doprowadzą. Bardzo konsekwentny program. Jeśli chodzi o program, to ja bym sobie życzył nieraz może w naszych zborach takiego konsekwentnego programu. Oj, to zapytałeś, takie pytanie trochę nie fair. No, nie moja rzecz rokować, czy są ludzie odrodzeni. No. Dobrze, ale tak zapytam ciebie osobiste. No nie jest łatwa odpowiedź. Dlatego, że... Jakiego Jezusa wierzą? Więc jak no to tą uroczystość im, że tak powiem, mają też własną, przeżywaną we wspólnocie. Ale opłatek... Praktykują przez zanurzenie, ale nie mowląt. Gdzie przygotowane jest pomieszczenie, wanienka czy coś, już dekorowane kwiatami i tak dalej. Nie, jest Eucharystia, jest msza, jest przyjmowanie komunii, tak jak w każdej mszy. Jest Jezus Eucharystyczny. No, z tym, że miejsce tego Jezusa zmartwychwstałego w życiu w porównaniu z całą resztą nie wiem, katolików jest nieproporcjonalnie tak bardziej świadome. No bo w końcu zaczyna się od zaufania i zawierzenia. No jest to taka próba łączenia. Rozmawiałem z jednym z liderów, księdzem zresztą, z katechumenatu, no jak on to godzi, jak on to łączy. No.
Łączy, no. To niebezpieczny ruch. Bo może powodować, że wspólnoty, które wierzą w Jezusa, rozumianego jako słowo, będą postrzegane jako zupełnie niepotrzebne, bo przecież w ramach Kościoła katolickiego można to wszystko zrobić. No więc, jeżeli nazywasz to niebezpieczeństwem, to podobnie niebezpieczna była i odnowa charyzmatyczna. Ja kiedyś rozmawiałem, pamiętam, z liderem odnowy, takim przyjacielem Markiem, bardzo nakręconym. Ja mówię: Marek, mówię, wy zadziałaliście, mówię, jak szczepionka. Znaczy co, mówi, jak? Ja mówię, no bo jaka jest zasada działania szczepionki? No, umieszcza się w ciele jakąś tam drobną ilość bakterii czy wirusów, bo wtedy organizm się budzi, że jest zagrożenie, koncentruje się, wytwarza antyciała i w ten sposób uodparnia się już na tą chorobę. No i mówię, i wy w odnowie charyzmatycznej, która wydaje się z założenia miała zarazić ludzi, czy rozpalić tym Duchem Świętym, mówię, zadziałaliście jak szczepionka, bo kiedy ja dzisiaj spotykam człowieka i zaczynam z nim mówić o Jezusie, tam w moim mieście właśnie, bo to wszystko dzieje się, on mówi, ja już wiem, ja to znam, mówię, ja byłem w odnowie charyzmatycznej. I strasznie ciężko się do niego przebić w tym momencie, nie? Dokładnie tak. Więc tak to się dzieje. W każdym razie ten tu właśnie nasz przyjaciel, rektor uniwersytetu, mówi między innymi: dzisiaj odczuwam nową jedność lub spełnienie w swoim życiu duchownym, kiedy dążę do połączenia się z Marią oraz z Duchem Świętym w modlitwie. Maria nie mówiła: zostałam niepokalanie poczęta, jakby to było wydarzenie przeszłe. Chciała po prostu wzmocnić fakt swego bezgrzesznego poczęcia. Maria utożsamia się z niepokalanym poczęciem w czasie teraźniejszym, aby ukazać, że od momentu poczęcia jej duch był całkowicie zjednoczony i całkowicie poddany Duchowi Świętemu. W ten sposób Maria stała się małżonką Ducha Świętego w momencie swego poczęcia. Czyli, a nie po wielu latach, kiedy przyjęła wolę Boga przekazaną przez anioła Gabriela. Nie twierdzę, że w pełni rozumiem tę tajemniczą jedność, ale wiem, że jakakolwiek próba separacji Marii i Ducha Świętego zubaża nas duchowo. W szczególności proszę Marię, Pannę, moją Matkę i Królową, aby czuwała, prowadziła, ochraniała mój dzień, poświęcając jej wszystko, co czynię. Ja poprzednim razem cytowałem jeden z artykułów dotyczący kwestii teologii, mariologii w naszym kraju. Jego autor, ksiądz profesor Celestyn Napiórkowski, cytował w nim Yves Congara, wielkiego teologa, ale sprzed wielu, wielu lat, katolickiego. I tam właśnie Yves Congar wypowiadał się w swojej księdze, właściwie trzytomowym dziele, na temat Ducha Świętego, wypowiadał się również na temat Marii. I tutaj zacytuję wypowiedź z książki Yves Congara, którą cytuje profesor Celestyn Napiórkowski w swoim artykule. Spotykamy się z ciężką krytyką, przede wszystkim ze strony protestantów, że przypisujemy Marii to, co należy do Ducha Świętego. Przypisujemy jej ostatecznie tytuły i rolę pocieszycielki, adwokatki, obronicielki, wiernych przed Chrystusem, który jest straszliwym sędzią. Ona pełni w stosunku do nas funkcje macierzyńskie, dzięki czemu nie jesteśmy sierotami. Ona objawia Syna, który z kolei objawia Ojca. Ona tworzy Jezusa w nas. Przecież to rola przypisywana Duchowi Świętemu. Niektórzy nazywają ją duszą Kościoła, który to tytuł przynależy również Duchowi Świętemu. Wreszcie wiele dusz mówi o obecności w nich Marii, o prowadzeniu ich przez życie, przez Marię, o doświadczaniu jej w ten sposób, jak doświadcza się Ducha Świętego i jego natchnień. Święty Bernardyn ze Sieny, cytowany zresztą przez Leona XIII, mówi: każda łaska udzielona w tym świecie przychodzi potrójnym ruchem. Udzielana jest bowiem według najdoskonalszego porządku, od Boga do Chrystusa, od Chrystusa do Marii, od Marii do nas. Bernardyn dodaje, że Maria posiada jakąś jurysdykcję czy autorytet nad całym doczesnym pochodzeniem Ducha Świętego, jak żadne inne stworzenie, do tego stopnia, że żadna łaska nie przychodzi do kogokolwiek bez Marii. I w Congar dodaje od siebie, pisze profesor Napiórkowski, tu jest dalej znowu cytat: jest to oczywiście nie do przyjęcia. Dobrze jest czasami znaleźć w również publikacjach katolickich tego typu sformułowania, bo one są. To jest pewien margines. Kiedyś mnie zwiódł, bo takich artykułów jest wiele i w temacie zbawienia, usprawiedliwienia, w temacie właśnie kultu Marii. I przed laty, kiedy
kiedy jako osoba nawrócona dzięki właśnie poprzez kontakt z oazami, poprzez kontakt z neokatechumenatem i takimi środowiskami odnowy w Kościele katolickim, kiedyś pierwszy raz w Kościele katolickim zorganizowano ewangelizację, a nie było innych wzorów, więc zastosowano ten wzór jedyny jako znany, czyli ten protestancki, ze świadectwami i na końcu z wezwaniem do oddania swego życia Jezusowi, zaufanie, zawierzenie, w rozumieniu właśnie takim wiary, jako zaufanie i zawierzenie. I to zresztą było w Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego i tam zdecydowałem, żeby oddać swoje życie Bogu. Na zasadzie właśnie zaufania, zawierzenia, przyjęcia Jezusa jako Zbawiciela. I ten moment uważam za moment swojego nawrócenia. Otóż od tamtej pory takich artykułów znajdowałem co jakiś czas, niewiele, ale kilka, no, jako no, wykształcony teolog na Uniwersytecie Katolickim. I, no, i zwiedzenie może na tym polegało, że zinterpretowałem to jako no, skowronki, które zapowiadają wiosnę. No, pojawiają się skowronki, widzimy, że już zima się kończy, wiosna jest w drodze. Uznałem, że są to początki zapowiedzi biblijnej reformy Kościoła po Soborze Watykańskim II. No i przez kilka lat pozostawałem w Kościele katolickim właśnie no, działając na rzecz tej reformy, tak to rozumiałem. Stąd grupa biblijna w domu, zapraszaliśmy księży, stąd moje zaangażowanie w odnowie charyzmatycznej, tam gdzie mnie zapraszano, stąd te obozy, tam, o których tam przy okazji jakieś tam wspomniałem. No i potem minęło wiele, wiele, wiele lat. Wiele, jak wiele, no sześć tam, tak mówię, wiele, wiele. Zanim wyszedłem z Kościoła rzymskokatolickiego, ale to też jest jeszcze troszkę oddzielna historia, bo jak gdyby motywy też przyszły i od wewnątrz, bo mieliśmy problemy w parafii, byliśmy spychani na margines, ale też i od zewnątrz, bo pojawiły się takie różne wydarzenia, które dla nas, członków Kościoła, były ekscytujące, jak chociażby lektura książki Krzyż i Sztylet, którą wolno było czytać w odnowie charyzmatycznej. Znaczy nikt nie dyskutował wolno, nie wolno, po prostu wszyscy czytaliśmy i moderatorzy to akceptowali. A potem przyjechał David Wilkerson, to autor tej książki, więc wszyscy nakręceni, cała odnowa pojechała na spotkanie z Wilkersonem, a to była regularna ewangelizacja. I potem drugiego dnia znowu i tak dalej. To takie różne elementy sprawiły, że otworzyły nam się oczy na zupełnie jeszcze inną rzeczywistość, która wcześniej nas po prostu nie interesowała. No, więc takie artykuły się pojawiają i takie wypowiedzi można znaleźć. I ja przez 6 lat wierzyłem, że one właśnie zapowiadają zmiany i odnowę, ale po 6 latach stwierdziłem, że nic się nie zmieniło. I na własną, że tak powiem, odpowiedzialność podjąłem decyzję, aby wyjść z tej wspólnoty i następne lata, bo to już było dość dawno, potwierdzają, że ten system jest niereformowalny. To również znalazło swoje odbicie potem w różnego rodzaju ekumenicznych zasadach, prawda, jakie Kościół katolicki preferuje. Tematy doktrynalne są poza ekumenią. Z definicji takie są założenia, już tak uprzedzając temat, założenia relacji ekumenicznych ze strony Kościoła katolickiego. Można dyskutować o historii, zranieniach, tłumaczyć sobie, jak my to rozumiemy, jak wy to rozumiecie, czyli reinterpretować można, próbować cokolwiek, natomiast sama doktryna nie jest przedmiotem spotkań ani dyskusji i na to Kościół nigdy nie pójdzie. I tak już, jak już jest, tak zostanie. To, co Kościół zrobić mógł, to zrobił. Mianowicie zrównał tradycję i Słowo Boże 50 lat temu, przez 20 wieków tradycja była tym najwyższym autorytetem w Kościele. Dalej pójść nie może. Niektórzy liczyli, o zobacz, już się zaczyna jakieś ekumeniczne zmiany, będzie lepiej. Dalej Kościół nie pójdzie, dlatego że ma w swojej doktrynie niebiblijne dogmaty i w tej sytuacji, no, jak daleko mógł pójść, no to poszedł, zrównał autorytet tradycji i Słowa Bożego. No więc taka tutaj krótka też wypowiedź odnośnie właśnie roli Marii w kontekście Ducha Świętego. Niebiblijna rola przekazicielki wszelkich darów duchowych, tak? Pismo Święte w żaden sposób nie wspomina o Marii w tym kontekście. No, naucza, że wszystkie błogosławieństwa duchowe pochodzą od naszego Ojca w niebie. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. List Jakuba 1,17.
No, więc nie ma potrzeby tutaj może już rozwijać tego wątku jako Marii, jako pośredniczki wszelkich łask. Tutaj w tym kontekście Maria jako pośredniczka wszelkich łask pojawia się właśnie historia opowiedziana w Ewangelii Jana, wydarzenia w Kanie Galilejskiej, gdzie Maria zapewnia, że tak powiem, wino, zdaniem niektórych. Zdaniem innych właśnie czyni to Jezus i to tak zupełnie starając się nie zwracać w ogóle na siebie uwagi. No, rola Marii właściwie ograniczyła się jedynie do prośby skierowanej bezpośrednio do Pana Jezusa i w tym tkwi jakaś zachęta dla wszystkich naśladowców Marii, aby czynili to samo, tak? On jest naszym jedynym pośrednikiem, więc czyńcie to, co wam każe, tak? No, powiedziała Maria. I my również tak mówimy tym wszystkim, którzy chcieliby ją bardzo tak naśladować, aby zwracali się bezpośrednio do niej, do Niego i czynili to, co On każe. I tak dochodzimy właściwie, kończąc ten wątek, do kwestii kultu. Błogosławić będą mnie wszystkie pokolenia, czytamy w katolickim katechizmie. Pobożność Kościoła względem świętej dziewicy jest wewnętrznym elementem kultu chrześcijańskiego. Najświętsza dziewica słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej. Jest też od najdawniejszych czasów błogosławioną dziewicą czczoną pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekają się w modlitwach wierni we wszystkich swoich przeciwnościach i potrzebach. Kult ten, choć zgoła wyjątkowy, różni się przecież w sposób istotny od kultu uwielbienia, który oddawany jest Słowu wcielonemu na równi z Ojcem i Duchem Świętym i jak najbardziej sprzyja temu kultowi. Kult Marii sprzyja kultowi oddawanemu Słowu wcielonemu, Ojcu i Duchowi Świętemu. Wyraża się on w świętach liturgicznych poświęconych Matce Bożej oraz w modlitwie maryjnej, takie jak różaniec, która jest streszczeniem całej Ewangelii. Oto sformułowanie katechizmowe. Kościół katolicki naucza, że wierni powinni oddawać jej wszelką cześć. Ogłasza ją królową nieba, królową ziemi. Maria, dzięki łasce Bożej wywyższona po Synu ponad wszystkich aniołów i ludzi, jako Najświętsza Matka Boża, która uczestniczyła w misteriach Chrystusa, słusznie doznaje od Kościoła szczególnej czci, czytamy w uchwałach Soboru Watykańskiego II. I tu, jeżeli będziemy rozmawiali z jakimś księdzem a propos niewłaściwości takiego kultu, to ten ksiądz od razu będzie nam tłumaczył, że są różne jakby poziomy kultu, jaki może mieć miejsce. I jeżeli będzie pamiętał ze szkoły, to powiem może nawet dokładniej. Otóż najwyższa forma kultu uznawanego przez Kościół katolicki to latria, najwyższa forma adoracji. Kościół naucza, że w ten sposób wierni powinni czcić wyłącznie samego Boga. Potem jest hyperdulia, czyli kult o niższej randze niż latria. Stanowi najwyższy stopień czci, jaką można oddawać istocie stworzonej. Kościół naucza, że taka cześć należy się Marii, niektórzy mówią, teolodzy, że wyłącznie Marii. I dulia to zwykła forma czci, którą katolicy powinni oddawać pozostałym świętym i pozostałym aniołom. No i teraz, który parafianin wie, o czym ja mówię w Kościele rzymskokatolickim? I odróżnia, prawda, formy tutaj kultu. No. Jak czytaliśmy w tym sformułowaniu katechizmowym, najpopularniejszym sposobem oddawania czci Marii jest odmawianie różańca. Streszczenie całej Ewangelii, jak czytamy, prawda? Jest tam 5 razy po 10 paciorków oddzielonych, prawda, jednym, każda dziesiątka. Na tym większym paciorku odmawia się modlitwę Ojcze Nasz, na tych małych odmawia się modlitwę Zdrowaś Mario. Pierwsza część to jest właściwie powtórzenie słów zwiastowania Archanioła Gabriela, jest jak najbardziej biblijnym tekstem i druga część to już jest modlitwa skierowana bezpośrednio do Marii. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Czyli znowu jak gdyby podkreślenie roli Marii w momencie śmierci i umierania i zbawienia. Co jeszcze, jeśli chodzi o kult? Może powiem na wstępie, żeby nie zapomnieć, bo zastanawiałem się, czy na wstępie, czy na końcu. Prawo kanoniczne w rozdziale
kult świętych, obrazów i relikwii. Tak, kodeks prawa kanonicznego, czyli prawna regulacja wszystkich spraw, form, zachowań występujących w Kościele rzymskokatolickim. Nie wziąłem książki, bo troszkę waży. Otóż tam w kanonie 1186 czytamy: dla umocnienia świętości ludu Bożego, Kościół poleca szczególnej i synowskiej czci wiernych Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, Matkę Bożą, którą Chrystus ustanowił Matką wszystkich ludzi, oraz popiera prawdziwy i autentyczny kult innych świętych, których przykładem wierni budują się i wstawiennictwem są wspomagani. Każda konstytucja, tym bardziej każdy dogmat, a tym bardziej każde sformułowanie w prawie kanonicznym całego Kościoła rzymskokatolickiego jest wielokrotnie przemyślana i sformułowana dokładnie tak, jak intencji formułujących miała być sformułowana. I zauważyłem ciekawą rzecz, jak na dwa sposoby wykorzystywany jest ten kanon. 1186. Dla katolików, interpretujący go ksiądz, wykładowca, pokazuje, co w tym kanonie jest. A co tu jest? Kościół poleca, i dalej pamiętaliśmy, oraz popiera, i dalej czytaliśmy. W przypadku protestantów używa się tego samego kanonu i kładzie się główny nacisk tego, na to, czego w tym kanonie nie ma. I co mówi się protestantom? Protestantom się mówi, zobaczcie, Kościół poleca. Kościół tylko poleca i Kościół tylko popiera, ale nie nakazuje. No jest jakościowa różnica, to prawda. Kościół nie nakazuje. To fakt. Zostało to tak sformułowane, jak miało być sformułowane. Katolik nie ma obowiązku czcić Marii, ani świętych. Tak mówi prawo kanoniczne. Słyszałem takie opinie, że cały kult Maryi to nie jest element nauczania Kościoła katolickiego. I tak jest jednym sformułowaniem dyskusji. Z tym nauczaniem ekstremalnie bym się nie zgadzał. Non-stop jest nauczanie o Marii. Nie ma kazania, żeby nie było stawki o Marii. Nawet bez związku z tematem. Tak, praktyka jest oczywista, natomiast to jest takie sprytne, takie ale adwokackie. Faktem jest, że tak. Faktem jest, że nie ma katolik, nie ma obowiązku i to może dla kogoś to może być niesłychane odkrycie. A teraz sobie wyobraźmy, że ktoś w sposób, że tak powiem, naturalny, już wiedząc, że nie ma tego obowiązku, gdzieś tak ze swej natury zrezygnuje. Z tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, a jeszcze będziemy mówić, bo to, co najbardziej ludzi nakręca, to właśnie kult. Te różne formy duszpasterskie, ten cały folklor, który się wokół tego obraca. Przepraszam, a jak pogodzić nie ma obowiązku z tą informacją wcześniej od papieży, że źródło łask spływa trójstopniowo i tak dalej, czyli w skutku obowiązku nie ma, ale jak tego nie robi, to jest poza łaską. Praktyce. Jeżeli Maria jest elementem, szczeblem, przez który wszystkie łaski idą, tak, to jak ją wyklucza, no to... A możesz to... przyjąć łaski za pośrednictwem Marii, niekoniecznie czcząc ją i wychwalając i oddając jej hołd? Hej. Takie pytanie, jak się mam do tego, do konieczności obchodzenia tak naprawdę niektórych świąt maryjnych, tak, które są jakby poświęcone... Jak się ma do tego konieczność obchodzenia niektórych świąt? Święto, to znaczy, ja rozumiem, tak, święto niebowzięcia. Ja bym te święta maryjne widział w szerszym kontekście. No, jest święto, jest msza święta poświęcona komuś tam, w tym przypadku Marii, no i jest obowiązek uczestnictwa we mszy świętej pod karą grzechu ciężkiego. No więc, no... Tutaj jest obowiązek, tak, bo jak powiedziałem, konsekwencją jest grzech ciężki, czy inaczej mówiąc śmiertelny, a z kolei konsekwencją kolejną jest to, że jest nauczanie, które mówi, że jeżeli katolik umrze w grzechu ciężkim lub śmiertelnym, czy inaczej śmiertelnym, no to od razu idzie do piekła. Nieobecność na mszy powoduje już taki grzech. No więc w tym przypadku rzeczywiście, no to ile takich świąt jest tam? No, trzy? No.
w ciągu roku. To by, no bo tam, no tak, one są oficjalnie ogłoszone i tam trzeba być. No więc biorąc teraz właśnie pod uwagę, czy mi tu nie spadł, miałem jeden materiał na temat właśnie pobożności ludowej. Krótki opis też autora katolickiego, który tak starał się podsumować jak gdyby te formy pobożności. Bo to jedna z form kultu, prawda? Pobożność ludowa. W jaki sposób tutaj to się wyraża? Cytuję. Nasze polskie doświadczenie ujawniły jeszcze jeden znamienny fakt. Religijność ludowa zapewnia tożsamość narodową, tożsamość tradycji, ocala najcenniejsze wartości narodu. I ciągle mam dylemat, czy rozwijać takie wątki, czy ich nie rozwijać. Bo to przedłuża. A mam jeszcze inne tematy. A jeżeli ich nie zrobię, to wy będziecie mieli niedosyt, bo one też są ważne. I powiecie, no szkoda, bo jeszcze na tych wykładach o tym czy o tym nie było. Bo chociażby w tym kontekście, no już jeżeli tak zacząłem, to zabrnąłem, to kontynuujmy. Wiele osób widzi życiową, jakby to powiedzieć, strategiczną dojrzałość prymasa Wyszyńskiego, który tak bardzo dbał o rozwój kultu maryjnego w całej Polsce. Akty zawierzenia Marii, peregrynacja obrazów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W kontekście zagrożenia, elementarnego zagrożenia, w kontekście zagrożenia istnienia Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, bo wszystko to się działo w czasach komunizmu. I wszędzie tam, gdzie inni poszli, nie wiem, za duchem soboru, wprowadzili różne formy, które sobór raptem dopuścił i tak jeszcze z entuzjazmem. Wszędzie tam jakoś szybko doszło do osłabienia pozycji Kościoła, jakoś szybko doszło do zeświadczenia społeczeństwa. A prymas Wyszyński je blokował. I kto to widział, to często właśnie miał do niego to żal. Diakonat świecki na przykład. Już po soborze mógł być prowadzony w Polsce. Dopiero od niedawna funkcjonuje. I niektórzy widzą tu ogromną mądrość tego stratega. Jako polityka właśnie. Jako stratega. Jako jeszcze i może inny rodzaj mądrości Bożej gdzieś tam w sensie starotestamentowej. Przecież każdy prorok w Starym Testamencie to był człowiek, który był doskonale zorientowany w sytuacji politycznej i nie wiem, społecznej, gospodarczej, wszelakiej i dookoła, i na miejscu. I Kościół w Polsce przetrwał. A nacisk był kładziony na co? Na masowość. Ciągle były masy w kościołach, na pielgrzymkach, gdziekolwiek jeszcze indziej. I z tym sobie komuniści nie potrafili poradzić. No. I takie jest nasze doświadczenie. I o tym też trzeba pamiętać. Czy jak to ładnie czasami się mówi, postawić na jakość i potem dać się czapką nakryć i zostać chwalebnym męczennikiem w większym czy mniejszym stopniu. No, to były decyzje, które podejmował wtedy ten człowiek. Głównie właśnie też w kontekście Marii, kultu maryjnego w Polsce. Bo ten kult gwarantował masowość. No więc ocalenie najcenniejszych wartości narodu, ocalenie tożsamości narodowej, ocalenie tożsamości tradycji. No dobrze, ale czy w Kościoła. Kontekście Bożego Słowa to są wartości? Czy w kontekście Bożego Słowa to są wartości? No więc mówię, to jest ten wybór. To jest ten wybór. On musiał dokonać wyboru. Ale chwileczkę. Kościół katolicki przecież dogadywał się z komunistami. Tylko na znacznie wyższym szczeblu. Na szczeblu Watykanu. Tak samo jak się z Hitlerem dogadywał, o czym historia tak pokazuje. Także to nie była kwestia przetrwania Kościoła katolickiego w Polsce. W kontekście tego, co komuniści zrobili we wszystkich ościennych krajach bloku wschodniego, to była kwestia przetrwania. Bo w innych nie przetrwał. Może w takiej formie. A w takiej formie, tak, no. Bo funkcjonuje, istnieje. Watykan jest masowy. Miał porozumienia znacznie na wyższym szczeblu. Także...
Na wyższym szczeblu była jeszcze oddzielna polityka, gdzie na pewne rzeczy przymykano oko, no gdzie... Dobrze, ale rzeczywiście w tym momencie mówimy o czymś, co nazywamy polityką. Tak, świadomie to podkreślam. No dobrze, no, ale to należy oddzielić politykę, należy oddzielić od kościoła. Ja jestem tego zdania, że wszędzie tam, gdzie zaczyna się polityka, kończy się kościół. Po prostu, mówiąc krótko, bo jedno drugim jest w kolizji, tak jak ciało z duchem jest w kolizji. Tak? Cieszę się. Bo tylko i wyłącznie taką mam tutaj... Tak. No tyle. Tak, tak. Okej, okay, rozumiem, dziękuję. No powiem wam, że no, liczyłem na jakąś reakcję, bo to była prowokacja z mojej strony. Wytłumaczenie pewnego sposobu myślenia i motywacja do podejmowania pewnej decyzji. Bo tak było. Nie? Ale jak to się ma do Słowa Bożego i co w związku z tym my wybieramy, bo to w końcu nie chodzi o czyjeś wybory, ale o moje, no to powinienem dobrze wiedzieć. I nad pewnymi sprawami się tam zbyt długo albo nawet wcale nie zastanawiać. Także no, dziękuję za te głosy, które pokazują, że przez moment byliście zdezorientowani, prawda? Co ja tutaj mówię, prawda? I jakby to miało być, bo jednak w kontrapunkcie jest, no właśnie, jest Słowo Boże i pozostaje wybór. Bez politykowania, bez jakiejś tam strategii i czegoś jeszcze, nie wiem, co by tu jeszcze można dodać i wymyśleć. Lecz na zasadzie wierności Bogu, Słowu Bożemu, ktoś by powiedział może lojalności, zostawiając wszystko i swój los, i przyszłość, i swoją, i narodu, gdyby chcieć myśleć w kategoriach narodowych, w Bożych rękach. A więc mówiąc o religijności ludowej, tenże autor wskazuje na takie elementy. Nienadążanie za współczesnym rozumieniem świata i współczesną teologią. Powierzchowność w rozumieniu wiary i niedouczenie. Prymitywne pojęcie o Kościele, który utożsamiany jest z hierarchią. Wynikająca stąd bierność, brak zaangażowania. Księża załatwią, to ich sprawa. Skłonność do rezygnacji połączona z fatalizmem. Bóg widocznie tak chce, widocznie tak było mu pisane, jakoś Bozia da. Duży rozsiew między wierzeniami a postępowaniem ortodoksji i ortopraksji. Nieakceptowanie niektórych norm moralnych przedkładanych przez magisterium Kościoła, zwłaszcza w dziedzinie etyki seksualnej. Przesadny rytualizm, przecenianie gestów, obchodów, przepisów, postów, uczęszczania, odmawiania przy równoczesnym zaniedbywaniu spraw ważniejszych. Skomercjalizowanie kultu, pobożny przemysł, handel dewocjonaliami. Nieprzeparta tendencja do konkretyzacji sakrum. Człowiek chce dotknąć świętej tajemnicy, grobu, obrazu, relikwii, duchowej osoby albo być w świętym miejscu. Towarzyszyć odsłonięciu czy zasłonięciu obrazu, któremu się przypisuje jakieś niezwykłe znaczenie. Mniej czy więcej zdeformowany obraz Boga, Jezusa i Ducha Świętego. Konserwatywny, nieufny wobec tego, co nowe, chociażby lepsze i proponowane przez kompetentne autorytety kościelne. No więc taki opis pobożności ludowej znajdujemy w jednym z artykułów również księdza, profesora, teologa, no, który mówi, że jako teolog ma problem z tymi formami pobożności. Bo nie wie ani o co je oprzeć, ani nie umie wytłumaczyć, skąd one się biorą. Bo na pewno nie z Biblii, z jednej strony, ale nawet z nauczania Kościoła trudno je wyprowadzić. Wynikają, bym powiedział, z jakiejś może potrzeby wewnętrznej człowieka. Bo jak już to powiedziane zostało, ten cały kult i osoba Marii jest cały czas bardzo mocno i głęboko mocowana w ludzkiej psychice i w ludzkiej psychologii. Pamiętacie ten fragment o dwóch drabinach czytany z artykułu profesora Napierkowskiego, który to pokazywał, jak próbowano wejść do góry franciszkanie po jednej drabinie, tam gdzie sędzią był Jezus i nie dali rady i Franciszek ich odesłał do drugiej drabiny, gdzie tam była Maria i oni przeszli, bo Maria się za nimi wstawiła i wpuściła do Królestwa Niebieskiego. I tenże autor, profesor i teolog Katolickiego Uniwersytetu nazywa to herezją w tym artykule. Pamiętacie, to słowo tam padło. Niestety ogromna część katolików tam w coś takiego wierzy, ale napisał, że ten
ten obraz, tak sugestywny z punktu psychologicznego, interpretowany teologicznie, zawiera herezję. Otóż no, cały czas na tej psychologii, uczuciach i emocjach ten problem jest, się wiezie, ten problem się kontynuuje, czy ten problem, jeżeli się rozwija, to się rozwija. I dlatego to wszystko, no tak trudno z tym jakoś podjąć dialog. Nie ma umocowania dla katolickich teologów, on nie ma umocowania nawet w nauczaniu Kościoła, że o Biblii już nie wspomną. I wiedzą o tym. I sami też nie wiedzą, co, przynajmniej teolodzy, jak mówię, bo duszpasterze z kolei nie. Oni podtrzymują, albo wręcz nakręcają, prawda, ten rodzaj kultu z różnych powodów. I potem mamy to, co mamy. Była próba w Kościele katolickim, dołożę może jeszcze ten ostatni element przed przerwą, bo półtorej godziny już dochodzi, albo już doszło. Była próba wpłynięcia na ograniczenia tego takiego właśnie folkloru związanego z kultem Marii przez papieża Pawła VI, który wydał adhortację apostolską Marialis Cultus, nie trzeba tłumaczyć, prawda, kult Marii, w 1974 roku. Jak pisze jeden z teologów katolickich polskich, jest to jak dotąd najcenniejszy głos magisterium Ecclesia, magisterium Kościoła w sprawie poprawnego nabożeństwa do Marii. Jest to również najdonieślejszy dokument Kościoła o ekumenicznym wymiarze mariologii i pobożności maryjnej. Nigdy dotąd Kościół tak jasno i celnie nie sformułował zasad odnowy kultu maryjnego. Przez wiele, wiele lat ta maryjna Polska nie przetłumaczyła w ogóle tego dokumentu, ponieważ on nie pasował do stosowanej praktyki. W końcu wspomniany już przeze mnie ojciec Celestyn Napierkowski, powiedziałem ojciec, bo jest zakonnikiem, jest franciszkaninem z Niepokalanowa, opowiadam o tej historii. On na własną rękę w oparciu o ten bardzo maryjny Niepokalanów wydał adhortację, tak to wygląda. Jak czcić Matkę Bożą, adhortacja apostolska papieża Pawła VI, Marialis Cultus, co należy tym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Marii Panny. Po zapoznaniu się z tą adhortacją możemy się zorientować, jak daleko Kościół jest gotów pójść w ograniczeniu, czy w reformowaniu, czy w ubiblijnianiu to się nie da, bo ten kult nie ma żadnych biblijnych podstaw, ale przynajmniej w jakimś mocowaniu tego gdzieś w nauczaniu Kościoła. Mam artykuł tegoż księdza Napierkowskiego. Dostałem od niego, to jest kopia. Dostałem w maszynopisie, zanim jeszcze ukazał się drukiem. Pisze on a propos właśnie tego zagadnienia i tejże adhortacji i tej nowej propozycji kultu Marii w taki sposób. Potrzeba równowagi między pobożnością do Marii, a pobożnością na wzór Marii, czyli między pobożnością chrystotypiczną, a eklezjotypiczną. Padło kilka obcych słów, więc króciutko wytłumaczę. Pobożność do Marii, no to tu Maria jawi się jako pośredniczka. I ten model nazywa się modelem chrystotypicznym. Przez Marię do Chrystusa. To brzmi jak slogan i mogły być sloganem modelu chrystotypicznego. I druga forma pobożności, ta, o której mówi Marialis Cultus, to jest pobożność na wzór Marii. I model nazywa się eklezjotypicznym, eklezja Kościół. Czyli z Marią do Chrystusa. Maria nie jest gdzieś tam pośrednikiem pomiędzy Kościołem a Chrystusem, kimś tam, prawda, który nas prowadzi do pośrednika, ale jest tutaj, razem z Kościołem. Ktoś może powiedzieć, może na czele, może jakiś wzór dla nas wszystkich. W porządku, możemy dyskutować, ale tu, właśnie razem z nami. I to jest ten drugi model właśnie zaproponowany przez Pawła VI. Model, który się nie przyjął. Praktyce. Bo potem był Jan Paweł II, potem była, to jest tylko adhortacja, dokumenty mniejszej rangi. Potem była encyklika Redemptoris Mater, która jak gdyby znowu przypominała o tej formie kultu, jaki do tej pory był stosowany. I w sumie adhortacja Marialis Cultus to jest właściwie temat również właściwie, myślę, w teologii. I wśród teologów katolickich już, a już tym bardziej wśród duszpasterzy, nieistniejący, nieznany. Dla porównania, mariologia chrystotypiczna, czyli przez Marię do Chrystusa.
Rysuje ikonę Marii maksymalnie upodobnioną do ikony Chrystusa i podkreśla ich podobieństwo. Popatrzmy na te podobieństwa. Chrystus od wieków przeznaczony przez Ojca, Maryja przeznaczona od wieków razem z Chrystusem. Teksty o odwiecznej mądrości, które odnoszą się do Chrystusa i te teksty często stosowane również i do Marii. Chrystus doskonale święty, Maria doskonale święta. Mówiłem, dogma to o niepokalanym poczęciu obejmuje również bezgrzeszne życie Marii, aż do śmierci. Chrystus odkupiciel, Maria współodkupicielka, tak? Chrystus pośrednik, Maria pośredniczka. Chrystus orędownik, Maria orędowniczka. Chrystus źródło łask, Maria szafarka łask Bożych. Chrystus twórca Kościoła, Maria matka Kościoła. Chrystus głową Kościoła, Maria szyją Kościoła. Chrystus w niebo wzięty, czy wstępujący do nieba, w końcu Maria też. Chrystus król nieba i ziemi, Maria królowa nieba i ziemi. Specjalnie to cytuję, bo to się włosie, że na głowie, słuchając takiego zestawienia. No i teraz próba jakiegoś ograniczenia tego typu pobożności poprzez model eklezjotypiczny, czyli pobożność na wzór Marii, Maria tu w kościele razem z nami, można by przedstawić takimi porównaniami. Kościół pełen łaski, Maria pełna łaski. Kościół przestrzenią Bożego Ducha, Maria uprzywilejowaną przestrzenią Ducha Świętego. Kościół wierzy, ufa, miłuje, Maria wierzy, ufa, miłuje. Kościół pielgrzymuje w wierze, Maria odbyła swoją trudną pielgrzymkę wiary. Kościół słucha Słowa Bożego, Maria pilna słuchaczka. Kościół rozważa Słowo Boże, Maria rozważa je w sercu swoim. Kościół modli się Słowem Bożym, Maria śpiewa modlitwę wybitnie biblijną. Modli się Słowem Bożym, magnifikat. Kościół służy potrzebującym, Maria służy i to z pośpiechem. Kościół jest cały dla Chrystusa, Maria zawsze i pozostaje cała dla Niego, to tatua. Kościół cały dla zbawczego dzieła Chrystusa, Maria również kiedyś, dzisiaj i na wieki. Kościół zwrócony do Chrystusa w pochodzie zbawienia, Maria w Kościele jako może pierwsza chrześcijanka, cząstka, córa Kościoła doskonale odkupiona. Kościół przeżywa swoje jeszcze nie, Maria cieszy się swoim już, no bo jest nie. Taka różnica. Brzmi to no, już zdecydowanie inaczej, no ale jeżeli zostawimy to ze Słowem Bożym, no to ciągle tak w żaden sposób nie dostaje, prawda? Formy kultu maryjnego. Minuta, dwie. Sami wiemy. Pielgrzymki. Wcześniej był cytowany różaniec. Mówiliśmy o pobożności ludowej. Tutaj mamy próba reformy kultu poprzez zmianę modelu z chrystotypicznego na eklezjotypiczny. Różnego rodzaju sanktuaria. A w tych sanktuariach święte obrazki. Tu akurat mam taki, mógłby być każdy inny, prawda? Obrazy, które są koronowane, do których się pielgrzymuje, prawda, przyjechał ksiądz biskup, po wielu prośbach się zgodził, umocował koronę, a potem się okazuje, że kardynał ma odwiedzić parafię. I co się dzieje? No, jest rekoronacja, bo to jednak, kiedy kardynał będzie koronował, to zawsze co innego. A jak, nie daj Boże, pojawił się Jan Paweł II, ileż to rekoronacji było jako papież? Dalej, mówi się wbrew pozorom, ksiądz każdy tłumaczy, że przecież modlą się ludzie nie do obrazu. Tak? Obraz ma pomóc zebrać te myśli, skoncentrować na obiekcie, a i do niego jest modlitwa, do tej osoby, którą ten obraz przedstawia. To po co całują? Więc po co całują, tak, ale poza tym, no weźmy jakiekolwiek, tutaj mam akurat sanktuarium maryjne gdzieś tam, mniejsza z tym, gdzie, czy jakikolwiek inny informator, aż się roi od tekstów, o cudownym obrazie. No a już o Częstochowskim najwięcej. Obraz jest cudowny, obraz jest łaskami słynący jeśli chodzi o jeszcze sprawę związaną z obrazem, polska teologia ikony, to może jednak po przerwie, bo jednak poświęcę mu może 5 minut, tak miałem pokusę, żeby w minutę to treścić, ale no to też jest coś, co Jerzy Wolf na głowie.
Więc może zostawmy na tą. Ostatnie jeszcze może zdjęcie, gdzie również Maria się pojawia. Bardzo niewyraźna kserokopia. Tu jest ta osoba, człowiek, twarz. To jest ten Kiko Arguello, czy Arguello, założyciel neokatechumenatu na świecie. Kiedy był na konferencji całej potężnej, kongresie chyba, tak powinienem powiedzieć, neokatechumenatu w Polsce. On pokazuje tam pewne zdjęcie, mniejsza o to zdjęcie. Tu na dole mamy obraz Marii. I tekst, który biegnie dookoła tego obrazu. Mario, tyś krzakiem ognistym Mojżesza. No, szóstka z zajęć dla tego, kto odgadnie, o co chodzi w tym sformułowaniu. Bo, tak jak powiedziałem kiedyś na początku, w Kościele katolickim wszystko ma swój sens i swoją logikę. Jeżeli ktoś mówi, myśli czy lekceważąco, czy uważa, czy traktuje to jako, nie wiem, środowisko w kontekście Biblii, czasami brat nie jeden powie w zborze, bracie, czy oni tam Biblii nie czytają? Otóż to nie jest takie proste i ma nieraz logiczne uzasadnienie, bardzo mocne, chociaż nie biblijne. No więc właśnie, Mario, tyś krzakiem ognistym Mojżesza, Mojżesza, tak, zagadka. Tyle na ten moment i zapraszam po kilku minutach przerwy. Dziękuję.